Dzień dobry, Agnieszka Kowalczyk, psycholożka, psychoterapeutka. Pracuję na co dzień w niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej Dobra Przestrzeń, gdzie pracuję z dziećmi, młodzieżą, ale także z osobami dorosłymi w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej. Chciałabym Państwu dzisiaj opowiedzieć trochę o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży, formach zaburzeń i chorób psychicznych. Mówiąc o zdrowiu psychicznym, chciałabym na początek zacząć od tego, czym w ogóle to zdrowie psychiczne jest. Światowa Organizacja Zdrowia podaje taką otoż definicję, że zdrowie psychiczne to stan dobrego samopoczucia, w którym jednostka może realizować swój potencjał, radzić sobie z normalnymi stresami życia, pracować produktywnie i wnosić wkład społeczność. To jest bardzo ważne, żeby uwzględnić różne aspekty funkcjonowania człowieka, myśląc o zdrowiu psychicznym. Nie tylko zdrowie fizyczne, ale to jest taka zdolność, która pozwala człowiekowi radzić sobie w życiu i funkcjonować w sposób, który jest produktywny, który będzie sprawiał radość i przyjemność i wnosił ważne aspekty w życie innych. Narodowy Fundusz Zdrowia dla odmiany mówi, że zdrowie psychiczne to dobrostan psychiczny, fizyczny, społeczny, a także zdolność do rozwoju i samorealizacji. I zdaniem NFZ-u oznacza nie tylko brak chorób psychicznych, ale także poczucie własnej wartości i umiejętności czerpania radości z życia. Jak widzicie Państwo, te definicje są dość szerokie i rzeczywiście obejmują różne sfery funkcjonowania człowieka. Niestety, dzieci i młodzież w ostatnim czasie nie do końca mogą pochwalić się tym dobrym zdrowiem psychicznym, bo jak mówią statystyki, w ostatnich latach rośnie liczba dzieci i młodzieży, które są objęte specjalistyczną pomocą ze względu na zaburzenia psychiczne. W 2020 roku z takiej pomocy korzystało ponad 170 tysięcy osób do 18 roku życia. Co ciekawe, ponad 57% stanowili chłopcy. Tak przynajmniej mówi raport, który opublikowała Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Dzieci się liczą. Raport jest z 2022 roku. Natomiast dane są z 2020, czyli to jest czas, kiedy była pandemia i dane mogą być nie do końca pełne z racji sytuacji, w jakiej wszyscy wówczas się znajdowaliśmy. Liczba hospitalizacji z powodu zaburzeń nastroju rośnie od kilku lat i to zarówno w grupie wiekowej 5-14 lat, jak i wśród starszych nastolatków, czyli 15-19 lat. To, co jest charakterystyczne, że wśród młodszych dzieci przeważały zaburzenia internalizacyjne, a wśród młodzieży przeważały zaburzenia eksternalizacyjne, których największą częstość stwierdzono wśród dzieci w wieku 16-17 lat, czyli to mniej więcej jest druga, trzecia klasa szkoły średniej. I to też na takie statystyki wskazuje raport Dzieci się liczą Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, o którym wcześniej wspomniałam, do którego też można sobie zajrzeć, jest dostępny na stronie Fundacji. To, co jest charakterystyczne, to, że tak naprawdę w każdej grupie wiekowej w ostatnich latach wzrosła znacznie liczba hospitalizacji dzieci i nastolatków. Najwięcej tych hospitalizacji jest w grupie wiekowej tak naprawdę 5-14 lat. Dane wskazują, że w 2020 roku w tej grupie właśnie nastąpił spadek hospitalizacji. Ale jak się Państwo domyślacie, nie jest to spowodowane nagłą poprawą zdrowia dzieci i młodzieży, tylko sytuacją pandemiczną, z którą mieliśmy do czynienia. Także znacznie wzrosła liczba dzieci leczonych ambulatoryjnie i tutaj już nawet pandemia nie przeszkodziła w tej statystyce. Nadal ta liczba jest bardzo wysoka i to jest ponad 170 tysięcy dzieci i to są dane opracowane na podstawie Zakładu Zdrowia Publicznego Instytutu Psychiatrii i Neurologii i to są dane z 2020 roku. Myślę sobie, że gdybyśmy teraz te badania mieli aktualne z 2023, byłyby one znacznie, znacznie większe.
To, co jest też charakterystyczne, to o tym powiedziałam wcześniej, że młodsze dzieci bardziej, u tych dzieci są bardziej widoczne zaburzenia internalizacyjne, czyli takie, które na przykład dotyczą lęków, fobii i mogą dotyczyć aż ponad 7% dzieci wszystkich i zaburzenia afektywne, czyli depresja, mania i tutaj ponad około 2%, czyli 1,7% całej populacji może cierpieć na tego typu zaburzenia. Natomiast druga grupa zaburzeń, czyli zaburzenia eksternalizacyjne, które są bardziej charakterystyczne dla tych starszych dzieci, to są zaburzenia zachowania, w tym zachowania opozycyjno-buntownicze, takie zachowania, które są związane też z trudnościami z koncentracją uwagi, z pamięcią. Tutaj też byśmy zaliczyli na przykład ADHD. Około 4% dzieci z całej populacji cierpi na tego typu zaburzenia. Zaburzenia odżywiania około 2,6% całej populacji i zaburzenia związane z używaniem substancji. I tutaj nawet nie musimy mówić o uzależnieniu, ale zaburzeniem. I to też ponad 4% całej populacji. Więc jak widzimy, tak naprawdę najczęstsze pewnie byłyby te zaburzenia z tej grupy eksternalizacyjnej, które dotyczą właśnie zaburzeń zachowania, w tym zachowań agresywnych, czy zaburzenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych. Jak mówimy też o zaburzeniach w funkcjonowaniu dzieci i młodzieży, warto uwzględnić, że możemy te zaburzenia podzielić na takie dwie grupy. Jedna to są zaburzenia psychiczne i o tym troszeczkę chciałabym powiedzieć. To są zaburzenia chociażby z kategorii zaburzeń depresyjnych czy zaburzeń lękowych, ale też różnego rodzaju choroby psychiczne, takie jak na przykład schizofrenia, czy choroba afektywna dwubiegunowa, czy też inne oczywiście choroby, które mogą się pojawiać. Natomiast też z tej kategorii będą zaburzenia odżywiania, czy uzależnienia. Druga kategoria to są zaburzenia rozwojowe, na przykład zespół nadpobudliwości psychoruchowej, czy dysleksja rozwojowa, zaburzenia ze spektrum autyzmu, zaburzenia integracji sensorycznej, czy zaburzenia przetwarzania słuchowego. To są trudności, z którymi dzieci bardzo często się borykają, które mają wpływ na ich funkcjonowanie we wszystkich obszarach ich życia, zarówno tym poznawczym, i szkolnym, społecznym i emocjonalnym. Niezależnie od tego, z jakim bagażem dziecko wkracza w swoje życie, czy ma jakieś predyspozycje, czy zdiagnozowaną już chorobę psychiczną, czy zaburzenie psychiczne, czy ma jakieś trudności w zakresie rozwoju i są to zaburzenia rozwojowe, to tak czy inaczej to dziecko bardzo potrzebuje bardzo ważnej umiejętności i takiej kompetencji, która się nazywa rezyliencją. Są to wewnętrzne przymioty umysłu i charakteru, zarówno wrodzone, jak i nabyte, które umożliwiają człowiekowi odpowiednie reagowanie na przeciwności. I tutaj tak naprawdę główne te przymioty obejmują takie obszary, jak zapobieganie zaburzeniom powiązanym ze stresem, takim jak depresja czy lęk lub ich nawrotowi. To są takie kompetencje, które pomagają dzieciom radzić sobie z tymi przeciwnościami, ale także kompetencje, które obejmują szybsze i pełniejsze dochodzenie do siebie po doświadczeniu stresu i zależnych od niego zaburzeń. Czyli ten układ nerwowy dzieci jest zdecydowanie bardziej elastyczny, bardziej stabilny i szybciej wraca do równowagi niż tych dzieci, które tej kompetencji nie mają. To też jest taka kompetencja, która sprawia, że dzieci mają adekwatną sprawność umysłową i potrafią funkcjonować w różnych obszarach życia, nie tylko w tym obszarze poznawczym, ale także społecznym, emocjonalnym. Też potrafią cieszyć się z różnych przyjemności, które życie im dostarcza.
te umiejętności związane z rezyliencją możemy podzielić na takich 5 kategorii. Pierwsza to jest regulacja pobudzenia, czyli reakcji ciała na stres. I część dzieci ma tę umiejętność zaburzoną i może to mieć wpływ na powstawanie chociażby różnego rodzaju zaburzeń psychicznych, ale też znaczne też wzmacnianie tych dysfunkcji rozwojowych, o których wcześniej też wspomniałam. Kolejnym takim czynnikiem, który też wpływa na umiejętności związane z rezyliencją, to jest umiejętność kontrolowania silnych i nieprzyjemnych emocji. Jest to jak najbardziej też związane z tą regulacją pobudzenia, ale obejmuje też umiejętności nie tylko regulacji na poziomie ciała, ale też na poziomie myśli. Kolejna kompetencja jest związana ze zwiększeniem poczucia szczęścia, w ogóle dostrzeganiem i umiejętności dostrzegania różnych przyjemnych rzeczy, które mogą człowieka cieszyć. No i to może prowadzić do kolejnej kompetencji, która jest związana z takim funkcjonowaniem na takim wyższym poziomie, który pozwala radzić sobie w adaptacyjny sposób i umieć rozwiązywać różne trudne sytuacje w życiu tak, żeby sprawiały nam one przyjemność i przynosiły różnego rodzaju korzyści i sukcesy. I kolejna kompetencja, o której mówi Shiraldi, to jest przygotowanie się emocjonalne na ciężkie czasy, czyli nauczenie się radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i okolicznościami, tak żeby później móc w trudnych czasach korzystać z tych umiejętności, które się wcześniej nabyło. To, o czym warto pamiętać, to kiedy mówimy o zdrowiu psychicznym, czy o takim funkcjonowaniu, które jest adaptacyjne, które przynosi, które jest konstruktywne, adaptacyjne, musimy pamiętać, że ten rozwój kompetencji emocjonalnych jest zależny od 3 czynników, od czynników biologicznych, środowiskowych, ale także aktywności własnej jednostki. Te 3 czynniki nakładają się tak naprawdę na całość. Czynniki biologiczne są najmniej od nas zależne. Jest to jakość odziedziczonego po przodkach materiału genetycznego, stan naszego zdrowia, ale też wrażliwość układu nerwowego oraz występowanie lub niewystępowanie tendencji do zaburzeń, bo też badania mówią o tym, że takie predyspozycje chociażby do chorób psychicznych są dziedziczne. Też bardzo wiele badań mówi o tym, że bardzo wiele zaburzeń rozwojowych jest także uwarunkowanych genetycznie, na przykład zaburzenia ze spektrum, dysleksja, w zasadzie wszystkie z tych zaburzeń, o których mówiliśmy, uznaliśmy je, że to są te z kategorii rozwojowych, są dziedziczone. Na przykład zespół nadpobudliwości psychoruchowej ADHD też jak najbardziej jest zazwyczaj dziedziczony po którymś z rodziców albo przodków. Też czynnikiem biologicznym są cechy temperamentalno-osobowościowe i poziom inteligencji. To, co jest istotne, że na te czynniki biologiczne mamy bardzo ograniczony wpływ, w zasadzie nie mamy wpływu, z tym się rodzimy, to dziedziczymy i możemy tylko sobie z tym po prostu uczyć się, jak radzić. Kolejny obszar to są czynniki środowiskowe, czyli te, które są związane z otoczeniem. I tutaj bardzo ważnym elementem jest, na ile otoczenie zaspokaja nasze potrzeby, na ile zaspokaja i na ile je adekwatnie zaspokaja. Też tutaj bardzo ważnym czynnikiem są takie czynniki na wczesnym rozwoju, na przykład czynniki toksyczne, czy dziecko mogło być narażone. Tutaj mamy na przykład chociażby, możemy mieć do czynienia z takim różnego rodzaju toksycznymi substancjami, jak substancje psychoaktywne, ale też leki mogą w jakiś sposób uszkadzać układ nerwowy. Też tym czynnikiem środowiskowym są różnego rodzaju stresory, którym dziecko może podlegać. Mniej lub bardziej może to być zależne od środowiska, tak? I mechaniczne uszkodzenia, które też mogą mieć wpływ na
rozwój umiejętności społecznych, ale też i emocjonalnych dziecka. Bardzo ważnym czynnikiem jest trening społeczny, czyli w jakim środowisku dziecko się wychowuje, czy uczy się radzić ze stresem, czy uczy się funkcjonować w adaptacyjny sposób i nabywa takich umiejętności, które mogą się mu później w codziennym życiu przydać i wpłynąć na jego odporność, rezyliencję, ale też później zdrowie psychiczne i adaptacyjny sposób radzenia sobie w życiu. Bardzo ważnym elementem jest aktywność własna i tutaj już na to możemy mieć największy wpływ. Możemy dziecka uczyć tych kompetencji. To, co bardzo pomaga, to angażowanie się w różne działania po to, żeby zdobywać różne kompetencje, różne doświadczenia, ale też doświadczenie przebywania wśród różnych grup i ludzi, bo to też pomaga wzmacniać procesy adaptacyjne, rozwijać układ nerwowy tak, żeby stawał się bardziej adaptacyjny, elastyczny i przystosowany do różnych okoliczności. I kolejnym bardzo ważnym elementem to jest posiadanie zainteresowań właśnie z tego samego powodu, ponieważ rozwija tak naprawdę człowieka w bardzo różnych obszarach, zarówno w tym poznawczym, emocjonalnym, jak i społecznym. To wszystko ma prowadzić do tego, żeby wykształcić takie kompetencje adaptacyjne, które pozwalają młodemu człowiekowi kształtować umiejętności samoregulacji, które są niezbędne do tego, żeby stabilizować pobudzenie fizjologiczne i stany emocjonalne, bo dzięki temu kształtują się połączenia nerwowe i człowiek może uczyć się nowych umiejętności. To, co jest tutaj niezwykle istotne, że w tym procesie samoregulacji niezwykle duże znaczenie ma typ przywiązania, typ opieki rodzicielskiej. No, najbardziej tutaj adaptacyjny i najbardziej wspierający typ przywiązania to jest oczywiście to przywiązanie bezpieczne i to przywiązanie bezpieczne rozwija się ten styl u około 50-60% dzieci, a pozostałe dzieci mają te pozabezpieczne style przywiązania i tutaj możemy mówić o typie unikającym około 20% dzieci, typie ambiwalentnym, czyli 8-10% i typ zdezorganizowany 10-15%. Bardziej taki nieadaptacyjny jest oczywiście ten typ zdezorganizowany, gdzie dziecko doświadcza przemocy, agresji, nie czuje się bezpiecznie i gdzie to przebywanie z tym opiekunem, z ważną dla niego osobą jest zagrażające i niebezpieczne. To, o czym warto też pamiętać, że rozwój autoregulacji jest procesem. Dzieci uczą się tej autoregulacji poprzez obserwacje i naśladownictwo, więc jak mają różne środowiska, różne dorosłe osoby, które potrafią autoregulować się, radzić sobie z emocjami, no to też jest szansa, że dzieci też tego nauczą się. Zanim dziecko samo nauczy się tej autoregulacji, potrzebuje regulacji zewnętrznej po to, żeby wykształcić później tą regulację wewnętrzną. I opiekunowie wpływają na tą autoregulację w taki dwojaki sposób. Mogą regulować emocje dziecka albo mogą regulować zachowanie dziecka. Regulacja emocji odbywa się poprzez takie trzy działania, które mogą dorośli podejmować. Mianowicie mogą uczyć dzieci umiejętności dostrzegania całej gamy emocji, rozumienia różnic pomiędzy nimi. Tutaj mówimy o takiej umiejętności, która się nazywa różnicowaniem emocji. Mogą też uczyć dzieci dostrzeżenia danej emocji i nazwania jej. I tutaj mówimy o takiej umiejętności identyfikowania. Tak, żeby dziecko umiało rozróżniać, czy czuje smutek, czy czuje złość na przykład. I też kolejna umiejętność związana z wyjaśnianiem przyczyn pojawienia się danej emocji. Czyli jak już zidentyfikuje, że czuje na przykład smutek, to uczymy dzieci interpretowania, z jakiej przyczyny ta emocja pojawiła się, co takiego się
zadziało, że tak, a nie inaczej czujesz się. No i regulowanie zachowań jest związane z odzwierciedlaniem, czyli nauczeniem dziecka dostrzegania i nazywania tego, co dzieje się z dzieckiem w danej chwili, odczuwania przez nie danej emocji, też nauczenie dziecka, jak poradzić sobie z doświadczanym napięciem, w sposób, który jest akceptowany przez otoczenie, i tutaj mówimy o kontroli impulsów, czy też nauczenie dziecka, w jaki sposób można poradzić sobie z emocjami, to znaczy, co może dziecko zrobić, gdy złości się, gdy się smuci, gdy czuje strach. I to jest, taka umiejętność, która pozwala pozbyć się napięcia w określony sposób. Kolejna bardzo ważna umiejętność w zakresie regulacji emocji to uczenie odraczania gratyfikacji, czyli odraczania nagrody, przyjemności po to, żeby móc poczekać i poradzić sobie z napięciem, które z tym czekaniem jest związane. Na zdrowie psychiczne ma bardzo duży wpływ dobrostan psychologiczny, który jest także nazywany także osobowościowym. Na ten dobrostan składają się takie elementy jak samoakceptacja, poczucie osobistego rozwoju, też poczucie celu w życiu, poczucie panowania nad otoczeniem, autonomia oraz pozytywne relacje z innymi. Jak pokazują badania, które zostały umieszczone w raporcie Dzieci są ważne Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, polskie dzieci i młodzież znajdują się aż na 30. miejscu w rankingu tego samopoczucia, czyli prawie że na samym końcu tej listy. Dzieci i młodzież w Polsce mają duży problem z doświadczeniem dobrostanu psychologicznego, czują się przemęczone, zestresowane. Nie czują się akceptowane, nie mają poczucia osobistego rozwoju, celu życiowego, nie mają też poczucia wpływu na swoje otoczenie, nie mają poczucia autonomii. Bardzo często też narzekają na nieadekwatne, niewystarczające relacje z innymi. Często mówią, że nawet tych relacji prawie w ogóle nie ma, a jak są, to nie są one bezpieczne, nie są to relacje, które dają poczucie satysfakcji i bezpieczeństwa. Składowe dobrostanu społecznego to też poziom akceptacji społeczeństwa, urzeczywistnianie się w społeczeństwie. Wszystkie te takie kompetencje, które też sprawiają, że my możemy czuć się częścią tego społeczeństwa. I to jest ważne, żeby mieć takie poczucie takiego spełnienia celu, sensu. Często dzieciom właśnie tego bardzo niestety, ale brakuje. To, czego dzieci doświadczają w szkole, bardzo często nie sprzyja ich zdrowiu społecznemu. Sprawia, że czują się opuszczone, niespełnione i nie mają możliwości budowania tych swoich obszarów, które sprawiają, że mogą poczuć się w pełni usatysfakcjonowane swoim życiem. I ten model dobrostanu zakłada oczywiście ten model, ten obszar psychologiczny, ale też społeczny i emocjonalny. I tak naprawdę wszystkie te trzy obszary mają też wpływ na zdrowie psychiczne dziecka. Kiedy tak naprawdę mówimy o tym obszarze psychologicznym, to w pewnym sensie trochę o tym już powiedziałam wcześniej. Ten obszar społeczny dotyczy zarówno sfery funkcjonowania w rodzinie i tego, jak dziecko funkcjonuje wśród rodziny, czyli z rodzicami, z rodzeństwem, z dalszą rodziną, ale także na ile jakby utożsamia się i czuje się jakoś częścią większej społeczności, czyli nie wiem, sąsiedzkiej, szkolnej, czy w ogóle jakby ma takie poczucie przynależności do chociażby grupy społecznej, w której funkcjonuje.
To jest bardzo ważny element. Bardzo ważnym elementem jest to, żeby dziecko rzeczywiście miało takie poczucie, że są grupy, które go akceptują, są grupy, na które ono ma wpływ, to znaczy, że może na przykład nawiązywać relacje, otrzymywać wsparcie, dawać wsparcie, być potrzebnym. To jest bardzo ważny element, który wpływa na to, czy dziecko czuje się ważne, potrzebne. I jak w tej chwili ja obserwuję tak naprawdę w gabinecie trudności dzieci, to bardzo często właśnie zgłaszają się jakby z taką trudnością, która jest związana z funkcjonowaniem społecznym. Często wnoszą, że nie mają kontaktów społecznych, że nie mają kolegów, rówieśników, a jak są te relacje, to one nie są bezpieczne, nie są satysfakcjonujące. Bardzo często są to relacje, które są tylko i wyłącznie w świecie wirtualnym i oczywiście one są bardzo ważne dla nastolatka, natomiast nawet jeśli ten nastolatek dostaje tam swego rodzaju wsparcie, to problem polega na tym, że nie ma takiej możliwości, żeby doświadczyć tej drugiej osoby w takim realnym świecie, ale w takim znaczeniu, że twarzą w twarz, gdzie może to być związane z tym, że widzi tą twarz, że może doświadczyć obecności tej osoby, też musi wytrzymać frustrację, nie może wyłączyć przyciskiem połączenia i zakończyć połączenia. To powoduje, że trochę inaczej też musi zarządzać tą relacją. To są bardzo takie żywe i ważne kwestie, z którymi nastolatkowie się zgłaszają. Bardzo często one też nasilają bądź też uaktywniają różne problemy natury psychicznej później u dzieci, ponieważ ten obszar społeczny, zwłaszcza w wieku nastoletnim, jest bardzo istotny. I jeśli on jest zaburzony, nie rozwija się adekwatnie, no to powoduje, że dziecko doświadcza bardzo silnych napięć emocjonalnych i może to powodować uaktywnienie na przykład różnego rodzaju zaburzeń związanych z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi, myślami samobójczymi, bardzo częstymi. Teraz samookaleczeniami, które w różnej formie się pojawiają, są to zarówno różnego rodzaju okaleczenia ciała, w takim nacięcia, drapanie, wyrywanie włosów, różne takie zachowania, które mają na celu złagodzić napięcie i sprawić, że to, ten ból psychiczny będzie zdecydowanie mniejszy niż ten, niż ten emocjonalny, które dzieci doświadczają. Okazuje się, że jak mówimy o takim zapobieganiu czy zaburzeniom psychicznym, czy leczeniu zaburzeń psychicznych, to bardzo ważnym takim czynnikiem leczącym jest właśnie budowanie zdrowych, bezpiecznych relacji z drugim człowiekiem. Dlatego też, jeśli mówimy o leczeniu, czy też jakoś wsparciu dla dzieci i młodzieży w tym obszarze, bardzo pomocna okazuje się terapia grupowa, która jest bardzo wspierająca, dająca też taki rodzaj oparcia, odzwierciedlenia i wspierająca właśnie tych młodych ludzi. Im starsze dziecko, czyli tak już powiedzmy od 5-6 klasy, tym bardziej ten rodzaj wsparcia okazuje się dla nich wartościowy i rozwijający ich właśnie kompetencje. Dzieci i młodzież bardzo często wnoszą, że mają duże deficyty w tym zakresie, nie mają wystarczających doświadczeń, wystarczających miejsc, grup, gdzie mogłyby ćwiczyć te umiejętności, rozwijać się, ale też budować właśnie te swoje kompetencje z obszaru społecznego i emocjonalnego i dzięki temu wpływać na ten właśnie swój dobrostan i ten rozwijać rezyliencję, o której też już wcześniej powiedziałam i co może też ich chronić przed ewentualnymi zaburzeniami
zaburzeniami z obszaru psychicznego, ale też wzmacniać ich kompetencje i osłabiać te czynniki rozwojowe, które mogą wpływać na ich ograniczenia. Także te kompetencje z obszaru społecznego i emocjonalnego mogą być rozwijane właśnie w grupie, nie tylko indywidualnie, na przykład podczas terapii. I rzeczywiście, jak pokazują badania, w przypadku dzieci i nastolatków jest to bardzo skuteczna forma oddziaływania i terapii, dlatego też bardzo często jest ona zalecana. Tak podsumowując, chciałabym tak na koniec powiedzieć, że rzeczywiście, jeśli chodzi o stan zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, jest on ostatnio, jak pokazują badania, bardzo zachwiany. Dzieci potrzebują bardzo dużo wsparcia, czują się zagubione, chaos, w którym funkcjonują, im nie sprzyja. Dlatego też bardzo istotna jest rola osób dorosłych, które mogą być wsparciem, które mogą pokierować je w kierunku chociażby uzyskania adekwatnej pomocy. Tak jak wspomniałam, pracuję w niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej Dobra Przestrzeń i tam też, gdybyście Państwo mieli jakieś pytania, zapraszam ewentualnie do kontaktu, gdybyście chcieli skorzystać z większej wiedzy na temat tego obszaru, o który dzisiaj poruszyłam.